witajcie w kolejnym odcinku Graminatora. Dzisiaj rzucimy okiem na serię Final Fantasy. Przyjrzymy się dokładnie trylogii 13, ale spokojnie, postaram się powstrzymać od spoilerów, jako że warto samemu doświadczyć tej serii. Zacznijmy więc od Final Fantasy 13. Final Fantasy XIII jest kolejną odsłoną kultowego cyklu gier z gatunku JRPG, zapoczątkowanego w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Trzynastka stanowi jeden z elementów szerszego projektu o nazwie Fabula Nova Crystallis Final Fantasy XIII. Fabuła gry opisuje konflikt pomiędzy władzami utopijnego miasta Cocoon a rebeliantami pochodzącymi z naszpikowanej potworami powierzchni planety Pulse. W grze kierujemy przedstawicielką drugiej ze stron konfliktu, rozpoznawalną ze względu na różowy odcień włosów, Lightning. Głównymi mechanizmami gry są eksploracja i akcja. Bohaterce towarzyszymy też w trakcie starć z oponentami, jako że jednym z podstawowych elementów Final Fantasy XIII jest walka z hordami przeciwników. Deweloperzy zwiększyli tempo rozgrywki w porównaniu z poprzednimi odsłonami i zadbali o to, by system walki opierał się na standardowych atakach fizycznych, używaniu magii oraz akcjach specjalnych dostępnych po naładowaniu odpowiedniego wskaźnika. System walki łączy w sobie cechy Active Dimension Battle znanego z Final Fantasy XII oraz klasycznego Active Time Battle stosowanego w starszych odsłonach serii. Oprawa audiowizualna trzynastki stoi na wysokim poziomie. Za wygląd gry odpowiada autorski silnik Crystal Tools, który odpowiedzialny jest za generowanie widoków w czasie rzeczywistym oraz wyświetlanie wielominutowych animowanych przerywników, z których słynie cała seria grupy Square Enix. Final Fantasy XIII ukazało się 17 grudnia 2009 roku na PlayStation 3, rok później 9 marca na Xboxie 360, a 9 października 2014 roku doczekaliśmy się również portu na komputery osobiste. Final Fantasy XIII II to kontynuacja wątków rozpoczętych w podstawce. Poznajemy więc dalsze losy dobrze znanych nam bohaterów. Tym razem jednak postać Lightning pełni rolę drugoplanową, a protagonistką zostaje Sera, siostra Light. Yeah.
Final Fantasy XIII-II to kolejna część niezwykle popularnego cyklu JRPG-ów. Akcja gry rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach z podstawki. Lightning w tajemniczych okolicznościach została uznana za zmarłą, w co wierzą wszyscy oprócz jej siostry, którą jest Sera. Bohaterka pamięta inną wersję wydarzeń i wierzy w to, że Lightning wciąż żyje i potrzebuje pomocy. Przypuszczenia Sery potwierdza Noel, podróżnik w czasie, który pojawia się w momencie, gdy wioska bohaterki zostaje zaatakowana przez potwory. Noel zabiera Serę w podróż do przyszłości, chcąc wyeliminować anomalie czasowe zagrażające światu oraz odnaleźć Lightning. Istotnym elementem budującym sequel są podróże w czasie, możliwe dzięki Historia Crux. To tajemnicze zjawisko przypomina zbiór powiązanych ze sobą portali prowadzących do różnych epok historii. Przewodnikiem po zawirowaniach czasowych jest zabawnie wyglądający Moogle. Tym razem w czasie rozgrywki zwiedzamy bardziej rozległe lokacje z rozbudowanymi miastami i licznymi mieszkańcami. Poza tym zabawa nie jest już tak liniowa jak w pierwowzorze. Wiele lokacji alternatywnych światów możemy odwiedzić po to, by zdobyć dodatkowe przedmioty, informacje lub doprowadzić do innego zakończenia gry, zwanych jako Paradox Endings. Kolejne nowinki dotyczą zachowania postaci NPC, które reagują na pogodę w bardziej dynamiczny sposób. Dla przykładu, gdy zaczyna padać, ukrywają się w zadaszonym miejscu. Same dialogi są teraz bardziej nieliniowe, przez co wprowadzony został także system Life Trigger. Dzięki niemu możemy wybierać kwestie dialogowe, które w nieznacznym stopniu mogą wpłynąć na rozgrywkę. System walki działa praktycznie w ten sam sposób co w 13. Gracze nadal wybierają w trakcie gry paradygmaty klasowe postaci. Jedyną różnicą jest to, że kontrolujemy bezpośrednio jedynie dwóch członków drużyny, którymi są Sera i Noel. Trzecim towarzyszem jest jeden ze złapanych przez nas potworów. Wybrana bestia zbiera doświadczenie poprzez udział w walkach. Każdą z nich rozwijamy na podobnych zasadach jak postacie główne. Warto dodać, że w trakcie zwykłych potyczek oraz walk z bossami pojawiają się quick time eventy, które są zwykle przypisane do ataków specjalnych oswojonych potworów lub specjalnych filmowych akcji bohaterów. Oprawa graficzna nie uległa mocnej zmianie w stosunku do podstawki i nadal stoi na podobnym poziomie. Za stworzenie muzyki ponownie odpowiada kompozytor ścieżki dźwiękowej do poprzedniej odsłony. Warto zauważyć, że soundtrack jest znacznie bardziej zróżnicowany niż przyzwyczaiła nas do tego seria. W trakcie rozgrywki usłyszymy więc typowe rapowe i popowe piosenki oraz ballady, a nawet heavy metalowy cover popularnego motywu muzycznego Chocobo. Final Fantasy XIII-II ukazało się 15 grudnia 2011 roku na PlayStation 3 i Xboxie 360. 11 grudnia 2014 ukazał się port na komputery osobiste. Ostatnią częścią sagi jest Lightning Returns Final Fantasy XIII. W tej produkcji ponownie wcielamy się w Lightning, ale tym razem na nasze barki spada uratowanie całego świata. Wszystko to w limicie czasowym, który wynosi 13 dni. I've known beauty. I've known pain. I've known love. I've known loss. I've known victory, honor, sacrifice. And now, after all these centuries, I'll finally know the end. Lightning Returns Final Fantasy XIII to gra z gatunku JRPG, kontynuująca wątki oraz historię przedstawioną w dwóch poprzednich częściach. Jej producentem w dalszym ciągu jest japońska firma Square Enix, tworząca serię od wielu lat. Główną bohaterką ostatniej części sagi ponownie jest Lightning. W grze pojawiają się także najważniejsze postacie z poprzednich trzynastek. Fabuła produkcji rozpoczyna się kilkaset lat po finale Final Fantasy XIII. Jej akcja w całości rozgrywa się na Navus Partus, dużym archipelagu 4
czterech wysp połączonych linią kolejową. Gra oferuje cztery zróżnicowane lokacje, takie jak ruiny, lasy, świątynie i tym podobne. Wyjątkowo ważną rolę w trakcie zabawy odgrywa upływający czas. Producenci wprowadzili zmieniający się cykl dnia i nocy wpływający na nasze otoczenie. Pociągi kursują według rozkładów jazdy, a sklepy zamykane są wieczorami. Wraz z zachodem słońca pojawiają się także potwory, bandyci oraz inne niebezpieczeństwa. Otwierają się także ścieżki i skróty, z których możemy skorzystać. Musimy jednak uważać, bo jeżeli nie zdążymy wydostać się z danej lokacji przed wschodem słońca, utkniemy w niej na dłuższą chwilę i wydostaniemy się jedynie korzystając z trudniejszej lub okrężnej drogi. W czasie rozgrywki towarzyszy nam zegar odmierzający czas do końca świata. Na samym początku wskazuje on 5 dni, jednak musimy wywalczyć dla całego świata ich 13. Jeden dzień w czasie gry to 2 godziny czasu rzeczywistego. Dzięki rozwiązywaniu zadań i unieszkodliwianiu potworów przesuwamy wskazówki zegara w tył, kupując sobie więcej czasu. Jeśli podejmujemy pewne decyzje lub polegniemy w walce, zegar posuwany jest do przodu. Jeżeli nie zwracamy uwagi na czas, możemy szybko skończyć grę przed ukończeniem danego nam zadania, co kończy się porażką. Potyczki z wrogami uległy jednak zmianie. Gracze korzystają z nowego systemu walki, który łączy w sobie elementy obu trzynastek z zupełnie nowymi pomysłami. W przeciwieństwie do poprzednich gier sterujemy tylko jedną postacią, którą jest Lightning. Twórcy pozwolili bohaterce na wykonywanie skoków i swobodne poruszanie się po polu bitwy. Wciąż jednak wykonywanie danej czynności wymaga zużycia punktów akcji, które odnawiają się z czasem. Co ciekawe, w pojedynkach z większymi monstrami możemy niszczyć ich konkretne części ciała, takie jak rogi czy kończyny, tym samym uniemożliwiając im wykonywanie pewnych ataków. Znacznie bardziej zróżnicowany jest ekwipunek bohaterki. Oręże takie jak miecze, którym włada, znacząco się od siebie różnią i to nie tylko pod względem estetycznym. Broń wpływa m.in. na szybkość poruszania się w walce. Ponadto gracze mogą wybierać spośród dziesiątek kostiumów dla Lightning, które modyfikują jej statystyki oraz zasób dostępnych umiejętności i ataków. Walcząc możemy zmieniać zestawy uzbrojenia, co pomoże nam dopasować rodzaj ataków do konkretnych przeciwników. Oprawa audiowizualna pozostaje na poziomie poprzednich części serii. Lightning Returns Final Fantasy XIII ukazało się 11 lutego 2014 roku na PlayStation 3 i Xboxa 360. Rok później, 10 grudnia, produkcja zawitała również na komputery osobiste. To wszystko w tym odcinku Graminatora. Przypominam, że możecie zaproponować jakąś grę do programu, wystarczy podać jej tytuł, a my zajmiemy się resztą. Zachęcam do wysyłania ich na adres e-mail widoczny na ekranie lub na nasz facebookowy profil. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia!